Siema, czekajcie, coś mi tu wyskoczyło, czegoś nie mam, ale będzie działać. No, to witam wszystkich. Obiecałem, że nagram filmik teraz o pluginach. I tak sobie chciałbym poopowiadać wam o pluginach, których używam, które lubię. I zaczniemy sobie, jako że na dubowo się bawimy, zaczniemy sobie od reverbów. Tu mam taki lupik wcześniej przygotowany. Trochę perkusji, czegoś tam. Ty nie, idź se. No czemu się nie robisz? Robisz. Taki sobie leci tam. Ciągła stopka, rameczka. Tu jakiś werbelek właśnie. To jest właśnie z tego Ludwiga. Dobrze. To odpalmy sobie rzeczone pluginy. Pluginy. I będziemy je robić na werbelku, bo to tak będzie chyba w sumie najbardziej słychać. Czyli co my tu mamy? Mamy generalnie, nie wiem czy Cubase'owe pluginy można nazywać darmowymi, no ale były w Cubase'ie. Zazwyczaj w tym Cubase'ie nie były fajne, nie były fajne te rewerby, jakieś takie kurde, dziwnie się to gryzło, ale odkąd wprowadzili Reverence, to było chyba w wersji 6 Cubase'a, no to już było bardzo fajne, tylko komputery nie były przygotowane na takie coś. Wiadomo, że rewerby są najbardziej zasobożerne. No i to było naprawdę spoko. Także mamy Lustrous Plates i Verb Suite Classic od Slate'a. Revelation Reverence od Steinberga, pokładowy z Cubase'a. Springbox od PSP i EasyVerb od PSP. Bardzo dużo używałem tego EasyVerba, tak? I na zasadzie klik, masz i już jest rewerbik, nie? Także sobie wysolujemy same bębny. Wysolujemy same bębny i jeszcze wysolujemy sobie tutaj rewerby. No i teraz tak. Gdzie ty jesteś w rewerbku tutaj? Lustrous Plates. Jest za dużo ustawień, equalizer, charakter rewerbu. Mi się podoba właśnie ta płyta. Jest taka, tu możemy pozmieniać sobie, jest chromowa. Ta jest fajna, taka głęboka. Widzę wielką płytę z berylu. No zostańmy na tej chrobowej. Tu jest czas. Tak, tutaj. No i co, tu jest pre-delay. Ja sobie to zostawiam malutko. Tu jest ten dźwięk taki bardziej skupiony, właśnie bardzo mało. A tu jest pełny stereo. A to też dziwne, bo ta grupa werbla, do którego wchodzą tutaj te trzy, jest monofoniczna, ale jakoś ją ładnie bardzo poszerza. Tu jest modulacja. No i tu ekwalizacja pogłosu. Bardzo fajny, bardzo prosty, tylko plate'y. Ta stalowa taka króciutka. No fajne. Więc to jest ciekawa sprawa, bo wszystkie pluginy od Slate'a chyba są za 20 dolców miesięcznie. No jak ktoś pracuje to tutaj dużo w tym w DAW to i potrzebuje takich rzeczy, to myślę, że to jest rozsądna sprawa, bo nawet dla samych reverbów warto te 20 dolców dać. No i oczywiście jest bardzo fajny FGX masteringowy taki kompresor leveler i Virtual Mixer, który no jest bardzo, chyba pierwszy był taką koncepcją. Teraz widzę, że i Soundtoys w to poszło, i PSP z Infinity Strip trochę w to poszło. No właśnie będę robił takie porównanie tego Slate'a do Infinity Strip. Mam wrażenie, że jednak ten Infinity Strip jest trochę taki ładniejszy w brzmieniu. Slate jest ładniejszy z wyglądu, a tamci zrobili ładniejsze brzmienie. Dobrze, jedziemy dalej.
tu jest w ogóle... To są impulsowe odpowiedzi. Co jest ciekawe, chyba w najnowszej właśnie update'cie były pogłosy z Bricasti BM7. Pieruńsko drogiego i pieruńsko dobrego urządzenia. Tu mamy DK. Dajmy sobie Amsterdam Hall, nie? Przecież jesteśmy w dubowej sytuacji, że Amsterdam będzie ok. Tu jest Atom. Tu możemy sobie też różne inne urządzenia. Dużo jest z leksikonów, jakichś bardzo dobrych. Tego typu rzeczy. Fajne niektóre presety są porobione od razu do pewnych rzeczy. Tu jest Chorus na przykład. Ktoś lubi, ja nienawidzę, chyba że w syntezatorach. Jest generalnie bardzo taki reverb, no może nie do końca w jakichś dubowych sytuacjach, ale on bardzo fajnie siedzi w wokalu, bardzo fajnie siedzi właśnie w gitarach. Ja tutaj robię na werblu, bo to taki reprezentatywny będzie. Dobrze, idziemy dalej. Teraz Revelation od Cubase'a. I tu już są jakieś cuda straszne. Możemy sobie operować tym ogonkiem naszym. Tu są Edge Reflection. Tu mamy. Zróbmy tutaj trochę więcej. Dajmy tu inny preset. Dajmy na przykład katedrę. Tak? Hi-hat się przydaje. Zmniejszymy tutaj. Możemy dać jeszcze jeszcze. Już jest taki... Przypomina niektóre produkty firmy TAL. Tam też był taki któryś z Digital Reverbu właśnie też był na bardzo podobnym patencie zrobiony. Będziemy low time mniejszy. A tutaj mamy duży. Jest mix. Fajny. Ten do jakichś takich właśnie dużych dziwnych rzeczy. Dobra, idźmy dalej. Reverence. Reverence jest taki user friendly, w sensie, że ma te zdjęcia takie, jak sobie tutaj damy, na przykład, nie wiem, teraz jest LA Studio. LA Studio brzmi jak łazienka, ale jest jeszcze New York Studio, na przykład. A New York Studio jak domek drewniany. Ale generalnie, o, na przykład dajmy sobie wiem. Tak trochę to zawsze działa na wyobraźnię, jak człowiek sobie widzi. Fajna jest funkcja reverse. I tu się już robi dubowo. Tu mamy, jak mamy sobie z pauzę, to tu mamy taki podgląd. Co tu jeszcze jest z takich Metal Master? To jakiś taki króciutki. Gdzieś były tu jeszcze jakieś takie, o, na przykład tunel. Trzeba sobie ten aut podbić. Idziemy reverse. Też bardzo ciekawy. Fajny ten podgląd tutaj i właśnie i ciekawe presety. Voices from Twilight.
opis, proszę bardzo. Bardzo fajne, bardzo fajne. Dobra. Teraz idziemy do czegoś, co dużo ludzi używa z racji jamajskości naszej ulubionej muzyki. Jednak Spring Verb to jest właśnie ten sound. Bardzo fajny. Tu sobie ściągnąłem dry. Jesteśmy teraz na A. Możemy trochę tego plusku zniwelować. Albo go sobie dodać. Tu jest streamer. Bardzo fajny, chyba lepszy niż Springbox od Softuba. Tamten był jakiś taki, on do gitar się bardziej nadawał. Taki był brudny. APF-ik. No. A, tego nie widziałem wcześniej, że można sobie przełączyć z low CPU na Brilliant. Tylko że się dorobiłem jeszcze przed tym, jak się cały świat wywalił w Brilliant komputera, to se włączę Brilliant. Co dalej? No tutaj są te diffusion i spread. No to może być taki krótki. Mi się właśnie podoba w Spring Reverb ten plus charakterystyczny. On w gitarze może tak do końca nie siedzi, ale właśnie w werbelku super, właśnie ten. Bardzo, bardzo fajny też plus był w sprzętowym, dość tanim Lexiconie MX200, tak? M200, MX200, taki jeden unitrackowy. On chodzi po jakieś parę stówek, a właśnie jest dwutorowy i bardzo fajny, ma ten sprężynowy pogłos i na końcu właśnie Easy Verb, który jest easy. A właśnie coś się stało takiego, że nie da się przełączyć jak gra. I mamy takie ustawienia, że mamy Spring, Plate, Ambience, Room, Chamber, Club. Nie wiem, czym się tak dokładnie Chamber od Clubu tu by różnił na tej grafice. Hall, Arena, Cathedral. No i zobaczmy. Weźmy sobie taki klasyczny Hall na przykład. Taki duży pokój bardziej niż Hall. Mix na maksa. A czemu się nie przełączyłeś na ten Hall? Prosty equalizer, czyli na przykład chcemy trochę tutaj więcej tego. I tutaj taki delay, nawet do 1000 milisekund. Czy da się to automatyzować? Pewnie dałoby się ten automatyzować to, by było bardzo fajne. Jak Spring. No się nie da się, przełączyć jak leci muzyczka tutaj. No i widzicie, tam nie ma tego plusku. Drży ta sprężyna, nie? Ale nie ma tego plik. To akurat dziwne. No ale jest taki mega easy. Nie jest jakiś superaśnie brzmiący, ale do takiego właśnie typu dajmy no tu trochę dodawacza talentu na wokal. W trakcie nagrywania to się sprawdzi super. Nie? Niestety dopiero teraz sobie przypomniałem, puszczę z wszystkim, jak sobie leci muzyczka. Przypomniało mi się, że nie załadowałem, chyba nawet nie mam zainstalowanego jednego takiego pluginu, który właśnie w dubie by się sprawdził najbardziej, czyli Black Hole z Eventide'a. Tam są totalnie szalone rzeczy porobione, po prostu jeżeli chodzi o reverb. Pewno nie mam? Zobaczę tylko tak szybko. Nie mam. Ale na iLoku mam licencję, także sobie to ściągnę i tego to pokażę ten reverb w kolejnym filmiku, który będzie o delayach. Oczywiście wszyscy wiemy, tak jeszcze na końcu, że
Wiadomo, że są asy, które twierdzą, że wtyczki to gówno i w ogóle tylko sprzęt i tylko coś tam, a jak wtyczki to UAD. Tu się akurat zgodzę, bo pracuję na Apollo takim zewnętrznym małym i tam były za darmo na przykład 1176, którego korzystałem z Wavesa. No i nie korzystam już z Wavesa, bo jest jakby... Jestem półgłuchy, ale tam naprawdę słychać różnicę w tym Universal Audio, tylko że to kosztuje jakieś pierdyliony, nie? To naprawdę. Właśnie zrobiłem sobie krzywdę jedną wtyczką od nich, tylko to jest softtube'owa, ale softtube robi też dla Universal Audio wtyczki. Jest to. Tu akurat jest na basie, ale pokażę wam tak jeszcze szybko. Bo jeszcze nie przekroczyłem jakiegoś turbo czasu. Pokażę wam, co to robi na bębnach. Tylko dam tutaj głośniej całość i Banks Softube. Mam jeszcze w demo Zener Bender, ale tam jest już strasznie dużo pokrętu, nie wiem, o co tam chodzi kompletnie. Reverbach, a skończyłem na kompresorach, ale... Robi. Słychać, jak werbel się trochę zjada. O tym opowiem osobno, bo to jest naprawdę niesamowite urządzenie. Widziałem to kiedyś u mojego kolegi Marcina z gór, już teraz z gór, Borsa, który miał dwa takie właśnie Chandlery i... No, cios w nos. Także... Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie tego, jak ja to opowiadam, to bardzo proszę, ponieważ robię to drugi raz w życiu i może coś robię źle, ale mam nadzieję, że coś wam trochę pomogło w temacie poszukiwań rewerbowych. No, przepraszam, że nie są to darmowe pluginy, ale mało mam takich... W ogóle nie mam jakoś super dużo wtyczek i bardzo raczej... Trzy razy się zastanawiałem, na co wydać pieniądze i tak właśnie wydawałem na tego Slate'a i na PSP. Dobra, to elo.